Witam serdecznie, po tej stronie Janek z Janek. Witam w kolejnym odcinku mojego wideobloga. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o prawie własności, które to prawo jest związane z posiadaniem swojego własnego samochodu. Porozmawiamy dokładnie o dwóch takich sytuacjach, kiedy państwo może będzie mogło zabrać samochód kierowcy, no i pozbawić tego kierowcę prawa własności do swojego samochodu. Moi drodzy, zanim przejdziemy do omówienia dzisiejszego tematu, chciałem tylko przypomnieć o możliwości zasubskrybowania mojego kanału. Odpowiedni przycisk znajduje się pod każdym z filmów. Każdy film możecie również ocenić, na przykład klikając łapkę w górę, no i możecie również film skomentować. Serdecznie zapraszam do tych aktywności. Moi drodzy, od czasów Mieszka I każdy pojazd należał do swojego właściciela. Oczywiście również zawsze było tak, że nad tym właścicielem, przynajmniej w teorii, znajdował się ktoś wyższy, ważniejszy, kto mógł w danej chwili powiedzieć: ej tam, oddaj mi swój pojazd, oddaj mi na przykład ten wóz z parą koni albo tego konia, do którego jest przyczepiona karoca, bo jestem od ciebie silniejszy, mądrzejszy, a poza tym zobacz, jakie mam tutaj fajne zabawki, mam miecz, mam włócznie, mam różne rzeczy, które stawiają mnie wyżej od ciebie i po prostu twój pojazd jest mi potrzebny. Okazuje się, że w dzisiejszych czasach, mimo że nie ma już rycerzy, są tylko same zakute łby, możemy jednak spotkać się z tym, że państwo, czyli ktoś silniejszy, może również delikatnie podpowiedzieć nam, że nasz samochód nie jest już naszym samochodem. Taka pierwsza sytuacja, myślę, że cieszy się bardzo dużym poparciem społeczeństwa, jest związana mianowicie z akcją, która ma doprowadzić do tego, żeby wyeliminować nietrzeźwych kierowców. Już niedługo, w zasadzie na samej końcówce tych wszystkich działań legislacyjnych, jest prawo, które będzie zabierać samochody pijanym kierowcom. Nie wiemy jeszcze, jak to prawo będzie dokładnie działać, to znaczy, co będzie w sytuacji, kiedy na przykład pijany mąż będzie jeździł samochodem swojej żony, złapie go drogówka albo odwrotnie, pijana żona na procentach spotka patrol policji, ale będzie się poruszać samochodem swojego męża. Nie wiemy, jak to będzie do końca wyglądać, natomiast ogólnie można powiedzieć, że w tych wszystkich zapowiedziach tego nowego prawa ma to być taki bat na tych właśnie kierowców nietrzeźwych, nieuczciwych i odebranie im samochodu spowoduje, że będzie to dla nich jeszcze większa kara niż te wielotysięczne kary, które już są w zasadzie w Polsce obowiązujące i które w tych kierowców uderzają. Moi drodzy, większość ludzi nie ma zupełnie wątpliwości, kiedy ma wsiąść za kierownicę swojego samochodu. Mam tutaj na myśli trzeźwość, mam tutaj na myśli przygotowanie do jazdy samochodem, no i przygotowanie samego samochodu. Może się jednak zdarzyć tak, że czasami potrzebujemy do tej jazdy samochodem jakiegoś treningu, jakiejś pomocy. Na przykład długo nie jeździliśmy, nie wiemy, od czego mamy zacząć, nie wiemy, za co się zabrać, a na dodatek dręczą nas rozmaite zmory, rozmaite zmartwienia, które powodują, że zupełnie nie mamy zbudowanej własnej wartości jako kierowcy. Boimy się po prostu prowadzić samochód. No i właśnie dla takich moich widzów wymyśliłem jankowe konsultacje. Jankowe konsultacje, które znajdują się w Janko Sklepie, są obecnie w niższej promocyjnej cenie i myślę, że w sytuacjach, kiedy nie wiemy, do kogo się zwrócić, nie wiemy, jak dany problem związany z prowadzeniem samochodu rozwiązać, te jankowe konsultacje mogą być bardzo dużą pomocą. Serdecznie zatem zapraszam wszystkich zainteresowanych do Janko Sklepu. Moi drodzy, wspomniałem przed chwilą o tym, że można będzie stracić samochód za jazdę po pijanemu. No i to jest taka sprawa dosyć oczywista, dosyć prosta. Natomiast są troszeczkę bardziej skomplikowane sytuacje, kiedy możemy stracić nasz
samochód niekoniecznie na zawsze, może na chwilę. I jedną z takich sytuacji jest wciągnięcie naszego samochodu do specjalnego rejestru, można by powiedzieć takiego rejestru wojskowego, który spowoduje, że nasze auto będzie musiało być w dobrym stanie technicznym i to my, jako właściciel auta, będziemy musieli o to zadbać. To auto będzie musiało być zawsze gotowe właśnie po to, żeby móc być udostępnione tym służbom, na przykład służbom wojskowym. No i okazuje się, że jest takie prawo, to jest jeszcze prawo z lat 60., które pozwala na to, żeby urzędnik skierował do was, do właścicieli auta, taki specjalny list, pismo urzędowe, w którym informuje, że wasz samochód o rejestracji takiej i takiej, o numerze VIN takim i takim, został wciągnięty na specjalną listę i jesteście wzywani do wykonania tak zwanego świadczenia rzeczowego. Na czym polega to świadczenie rzeczowe? No ono polega na tym, że w odpowiednim momencie, odpowiednim czasie odezwie się do was jeszcze inny urzędnik i powie: no twoje auto jest w takim specjalnym rejestrze, drogi użytkowniku, no i właśnie teraz potrzebujemy tego auta, musisz go na przykład udostępnić dla wojska, jutro przyjedzie po to auto szeregowy czy jakiś tam sierżant i je zabierze. Na ile zabierze? No na 24 godziny, po 24 godzinach je zwrócimy. Ale może być też i tak, że pożyczy je na kilka dni, ponieważ do 7 dni w roku może wojsko, mogą te służby rozmaite, państwowe, z waszego auta korzystać. Oczywiście część ludzi broni się przed wprowadzeniem swojego auta na tą listę, no i próbują jakoś uzasadnić to, że muszą z tego auta korzystać i ten ich interes jest ważniejszy niż interes wojska czy tych służb. Mówiąc szczerze, bardzo ciężko jest przekonać do tego, że auto jest nam niezbędne, potrzebne, ponieważ te służby, wojsko między innymi, uważają, że odpowiednim wynagrodzeniem za pożyczenie od nas auta jest jakiś tam ekwiwalent pieniężny. Nie oszukujmy się, ten ekwiwalent pieniężny wcale nie jest duży. No i jakby nie było, to prawo z lat 60. ewidentnie gwałci prawo własności. Inna sprawa, że tego typu rozwiązania są nie tylko w Polsce, są również w innych krajach i to nie tylko na wschód od Polski, tylko bardziej na zachód i one tam są standardem. Ja oczywiście nie uzasadniam tego, że ktoś, kto posiada samochód, musi automatycznie dzielić się swoim autem z państwem, z rozmaitymi służbami państwowymi, ale stwierdzam tylko fakt, że coś takiego po prostu istnieje. Jakie auta są najbardziej pożądane przez wojsko? No przede wszystkim auta, które są sprawne. Przede wszystkim auta, które są z napędem na 4 koła, najczęściej. Ale jednak znalazłem informację, że wojsko może sobie zażyczyć waszego quada, wasz motocykl. No również jeżeli na przykład jesteście pracownikiem budowlanym, wypożyczacie swój sprzęt typu ciężarówka, tir do rozmaitych prac budowlanych, transportu, a może sami zajmujecie się tymi rzeczami, siedząc za kierownicą tych pojazdów, to może się zdarzyć też tak, że wasz pojazd znajdzie się w tym rejestrze. Moi drodzy, ja jestem bardzo ciekawy, co wy myślicie o prawie własności związanym z posiadaniem własnego samochodu. No i jak widzicie, po pierwsze, tą zmianę skierowaną przeciwko pijanym kierowcom, czyli to konfiskowanie samochodów pijanych kierowców. No i jak widzicie, to, co już od dłuższego czasu jest w naszym kraju, tylko nie każdy o tym mówi, czyli mam na myśli konfiskowanie, pożyczanie, może tak należało powiedzieć, samochodów cywilnych przez wojsko, przez rozmaite służby. Jak to widzicie? Co możecie na ten temat powiedzieć? Czy może was spotkała taka przyjemność? Chętnie o tym usłyszę, chętnie o tym przeczytam. Komentarze znajdują się pod spodem, pod tym filmem. Serdecznie zapraszam. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę. Życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Janek z Janek.